Cześć, 263 odcinek Futsalu w Krakowie, 12 kolejka dywizji B za nami, 12 kolejka, czyli pierwsza kolejka po podziale na grupę mistrzowską i spadkową i zaczynamy od grupy mistrzowskiej. Rozpoczynamy od spotkania Nowego Ładu z Żarłaczami. Poprzednie spotkanie tych dwóch drużyn było naprawdę bardzo dramatyczne, zakończyło się wynikiem 5-5. Tutaj już w pierwszej minucie wynik otworzył Dariusz Janiszyn, ale gracze Nowego Ładu pokazali w pierwszej połowie się ze znakomitej strony. W piątej minucie do remisu doprowadził Patryk Międlar, a przed przerwą swoje gole zdobywali Grzegorz Szczepan oraz Hubert Bujas i do przerwy Nowy Ład prowadził 3-1. W drugiej połowie Żarłacze coraz bardziej się rozpędzały. Bramkę kontaktową w minucie 24 strzela Kamil Janiszyn, a do remisu doprowadza Przemysław Gajewski w minucie 33, kiedy wydawało się, że spotkanie między tymi dwiema drużynami zakończy się po raz drugi remisem. Na 7 sekund przed końcem Hubert Bujas wykorzystuje sytuację w polu karnym i Nowy Ład wygrywa z wiceliderem Żarłaczami i sytuacja robi się jeszcze ciekawsza w grupie mistrzowskiej. W drugim pojedynku grupy mistrzowskiej z kolei Laga Bonito, która po porażce za Żarłaczami w poprzedniej kolejce spadła z miejsca premiowanego awansem, podejmowała ekipę hat-tricka i doprawdy ciężko było tutaj wskazać faworyta, ale Laga miała Norberta Wandasza, który już rozpoczął swój popis w minucie drugiej, kiedy wykorzystał podanie Filipowicza. W minucie trzeciej mamy uderzenie Wandasza, dobitka Kolasy i jest już 2-0, ale hat-trick błyskawicznie odpowiedział. Mamy dogranie piłki do Kota, który puszcza szczura tuż przy słupku i jest 2-1. 3 minuty później Laga wraca na dwubramkowe prowadzenie. Jan Klich do Norberta Wandasza. Jak już wspomniałem, mamy podwyższenie prowadzenia swoich sił. Po chwili spróbował również Bartłomiej Kowaliński. Przepiękny rajd. Pewnie na piłkę jeszcze z Kolasą, ale ostatecznie uderzenie niecelne. Potem mamy nieustający napór graczy Lagi. Tutaj dobra sytuacja, no oczywiście, Norberta Wandasza i dopiero wówczas gracze hat-tricka zaczynają dochodzić do głosu. Tutaj mamy uderzenie Czepca obronione przez Drużyńskiego, a potem dobitkę Turka, ale i tym razem Rafał Drużyński pokazał się z najlepszej strony. Już w drugiej połowie na listę strzelców mógł pisać Radosław Makuła, ale jego uderzenie też minimalnie niecelne. A potem w swoim stylu z dystansu uderzył Czepiec, dobijał jeszcze Kot, ale wynik się nie zmienił. Zmienił się natomiast w minucie 25, kiedy to odbiór zaliczył Klich, rozegrał akcję z Bartłomiejem Kowalińskim i strzelił gola na 4-1, a w minucie 29 już było jasne, że to Laga to spotkanie wygra. Wyrzut piłki od Drużyńskiego i Wandasz z tyłem do bramki, fenomenalna bramka głową podwyższana 5-1, a Laga sytuacji miała coraz więcej. Tutaj Jan Klich tym razem nie dał rady Gajochowi, a w minucie 33 na listę strzelców wpisuje się Jędrzej Filipowicz i jest 6-1. Gracze hat-tricka już może nie walczyli o zwycięstwo, ale walczyli o jak najlepszy rezultat. Rezultat faulowany Kasper Kasprzyk, mamy rzut karny w minucie 35 i poszkodowany Kasprzyk zamienia rzut karny na gola 6-2. A po chwili Kasper Kasprzyk mógł jeszcze strzelić swojego drugiego gola, ale uderzenie obronił Drużyński. A ostatecznie piłka trafiła pod nogi Czepca i to on pokonał Drużyńskiego, zmieniając wynik na 6-3. Po tych dwóch golach hat-tricka przyszedł czas na bramkę dla Lagi. Dogrywa piłkę Jan Klich, a zamienia to podanie na bramkę oczywiście nie kto inny jak Norbert Wandasz. A z kolei w minucie 37 bardzo ładne podanie Rafała Walerowskiego i z powietrza Radosław Makuła trafia do sieci. Jest 7-4, a ostatniego gola w tym meczu strzela Norbert Wandasz, który dobija uderzenie Jana Klicha. W końcówce jeszcze hat-trick mógł zmniejszyć rozmiary porażki, stwarzając sobie dwie dogodne sytuacje. Tutaj widzimy uderzenie Janusza Czepca
przepraszam, Jakuba Czepca, przepraszam najmocniej. A jeszcze w samej końcówce mamy odbiór Cypriana Turka. I mimo, że minął Drużyńskiego, to trafia tylko w słupek. No ostatecznie Laga Bonito wygrywa 8-4 z hat-trickiem. Hat-trick jest najcięższej sytuacji, jeśli chodzi o walkę o awans. No a Laga wraca na pozycję wicelidera. Przejdźmy do spotkań grupy spadkowej. Rozpoczynamy od meczu Popalonych Styków z Galactic Futsal. Mecz ten był o tyle ciekawy, że to właśnie z Galactic Futsal gracze Popalonych Styków zdobyli jedyny punkt do tej pory. Rozpoczęło się od bardzo dobrego uderzenia Michalika, potem jeszcze dobijał Krystian Rzemiński, ale ponownie Gajda wyszedł bez szwanku, w sensie broniący w tym meczu Gajda, ale już w minucie czwartej Damian Kodyra otwiera wynik tego spotkania. Błyskawicznie może odpowiedzieć na to Aleksander Najda, ale jego uderzenie Wolak sparował na poprzeczkę. W odpowiedzi Popalone Styki mogły podwyższyć prowadzenie. Michalik chciał tutaj dogrywać do klatki, ale ten się pośliznął. Na minucie 9 mamy wyrównanie. Bieńczycki dość szczęśliwie, ale skutecznie pokonuje Wolaka i mamy remis. Gracze Galactic błyskawicznie chcą wyjść na prowadzenie. Tutaj odbiór Najdy przed szansą Korczak, jeszcze Główczyk i sam nie wiem, jak ta piłka do siatki nie wpadła, ale wpadła w minucie 11. To Dawid Główczyk, kapitan Galaktików, w pięknym uderzeniem w same widły wpisał się na listę strzelców. Gracze Galaktików idą za ciosem. Najda, przepiękne, przepotężne uderzenie z lewej nogi. No, można to oglądać godzinami, jak ten człowiek operuje tą właśnie kończyną. A po chwili Kacper Korczak również z bramką, jest 1-4. A kiedy w minucie 17 robi się 1-5, po tym genialnym rajdzie i jeszcze piękniejszej bramce Najdy, już chyba mało kto wierzył, że Popalone Styki mogą tutaj dogonić rywala, zwłaszcza że to Galactic Futsal stwarzał sobie kolejne sytuacje. Tutaj Najda wypaczył jeszcze Bieńczyckiego, ale ten fatalnie chybił. A przed przerwą swoją pierwszą bramkę w tym meczu strzela Karol Michalik, który pokonuje Gajdę i wynikiem 2-5 kończy się pierwsza połowa. I ten, kto zakończył pierwszą połowę, rozpoczyna drugą, czyli Karol Michalik, który pięknie uderza w same widły, jest 3-5. No i kto wie, tutaj może jeszcze pewna nadzieja ożyła w sercach Popalonych Styków, ale zaraz ją zgasił Kacper Korczak, który fenomenalnie oszukał defensywę rywali. Co prawda mieliśmy potem kilka akcji styku, m.in. tą, potężne uderzenie Michalika. Potem mieliśmy odpowiedź Korczaka, który minął bramkę i ostatecznie trafił tylko w słupek. A w minucie 24 hat-trickiem może się już pochwalić Karol Michalik i jest 4-6 i wówczas całe na biało wchodzi na boisko Kamil Gołębiowski, który zalicza 4 bramki z rzędu, choć trzeba przyznać, że tutaj ogromny udział przy tych bramkach miał Kasper Korczak, który w większości z nich zaliczył asysty. Tutaj kolejna sytuacja, tutaj akurat bez asysty Korczaka, minuty 27. W minucie 30 Gołębiowski miał już hat-tricka, asysta Korczaka. A w minucie 36 Gołębiowski z karetą, tym razem mamy akcję Najda, Korczak, Gołębiowski, jest 4-10. W minucie 37 trzecim zawodnikiem z hat-trickiem w tym meczu został Kacper Korczak, który w ten sposób pokonał Wolaka, a strzelanie zakończył najskuteczniejszy gracz Popalonych Styków, czyli Karol Michalik, który w ten oto sposób ustala wynik spotkania na 5-11. Wygrana Galactic Futsal.
W kolejnym spotkaniu mieliśmy pojedynek między Dream Teamem a Nowochódzkim Klubem Sportowym i był to rewanż za bardzo wyrównane spotkanie w pierwszej rundzie, wygrane wówczas przez Nowochódzki Klub Sportowy. No i też wszyscy byliśmy ciekawi, jak się ten mecz potoczy. Ten mecz rewanżowy, czy gracze Drinków wezmą odwet na NKS-ie, rozpoczęło się od akcji Drinków. Lewą stroną pomknął Adam Żaba, ale jego uderzenie obronił Soja. Jednakże w piątej minucie Drinki już prowadziły odbiór Krzyśka Cholewickiego i mamy tam faul w polu karnym i rzut karny na bramkę zamienia właśnie Krzysztof Cholewicki. Gracze Drinków zdecydowanie lepiej zagrali w tym meczu niż w pierwszym spotkaniu między tymi drużynami. Stwarzając sobie co rusz nowe sytuacje, tutaj Kuciel do Szaronia, ten trafia tylko w słupek. Potem kolejna akcja, rzut rożny generuje kontrę, Krzysztof Cholewicki do Darka Rajka, który został osaczony przez graczy rywali, a w minucie 13 mamy podwyższenie wyniku. Adam Żaba wymienia piłkę z Krzysztofem Cholewickim i ten drugi strzela swoją drugą bramkę w tym meczu, a w minucie 14 swojego gola strzela również Darek Raje, który dobija uderzenie Krzyśka Cholewickiego. Gracze Drink Teamu nie rezygnują z kolejnych ataków, tutaj widzimy sytuację Krzyśka Cholewickiego, który tym razem nie trafił do bramki, dobitka Szaronia nad poprzeczką, gola nie ma i dopiero wówczas tak naprawdę pierwszą dobrą sytuację już w drugiej połowie stworzył sobie NKS, tutaj Franciszek Jachimczak nie dał rady, ale poszła z tego co gorsza kontra, czy dla NKS-u, której mocno uderzał Szaroń. Potem kolejna akcja Drink Teamów, Krzysiek Cholewicki przegrywa pojedynek z Soją, ale potem jeszcze próbuje Żaba i dopiero wówczas gracze NKS-u wpisują się na listę strzelców. Jan Jachymczak do bitka Buczyńskiego i jest 3-1, ale z tej bramki NKS nie cieszył się zbyt długo, bowiem Drink Team miał Krzyśka Cholewickiego, który w ten oto sposób pozwala wrócić swojej drużynie na 3-bramkowe prowadzenie, a potem w dalszym ciągu mamy dominację Drinków. Tutaj próbuje swoich sił Kuciel, broni Soja, również z szansą na drugą bramkę w tym meczu Darek Rajek, który tutaj też podobnie jak w pierwszej połowie został osaczony przez rywali i mieliśmy rzut karny. Bo tym razem był faulowany i rzut karny, podobnie jak w pierwszej połowie, zamienia na bramkę Krzysztof Cholewicki, jest 5-1. Wówczas troszeczkę lżej zaczęło się grać NKS-owi. Szansę miał Maksymilian Stasiowski, ale nie dał rady Krzysztofowi Szali. Potem mamy sytuację Grzegorza Kotyzy, ale ponownie Szala na posterunku. Gracze NKS-u, kiedy zeszło już z nich to ciśnienie, co rusz dochodzi do sytuacji bramkowych. Tutaj widzimy akcję, której no pustą bramkę już przed sobą miał Andrzej Jachymczak, ale wcale to nie jest tak prosto trafić z takiej sytuacyjnej piłki. Potem z kolei jest sytuacja, w której Andrzej Szaroń dostaje piłkę od Krzyśka Szali i strzela gola na 6-1, a wynik mógł być jeszcze bardziej okazały, bowiem jeszcze w ostatnich sekundach szansę ma Darek Rajek, ale uprzedza go Łukasz Soja i Drink Team pokonuje Nowochódzki Klub Sportowy 6-1. Ostatnim spotkaniem był pojedynek drugiej drużyny Enchy z pierwszą drużyną Enchy i ten mecz nie miał jakiejś wielkiej historii, bowiem w minucie 18 już 6-0 prowadziła drużyna pierwsza. Bramki strzelał Damian Światłoń, Adrian Ptak, Dawid Gwóźdź, Sebastian Rachwał i Dawid Urbanowicz. Dopiero wówczas gracze rezerw ruszyli do ataku. Bramki Trybały i Stawiarskiego pozwoliły zmniejszyć prowadzenie do 2-6 w minucie 22. Ale potem mamy bramki Urbanowicza i Ptaka i robi się 2-8. W samej końcówce nieco bardziej skuteczne rezerwy Enchy. Bramki Trybały i Ludwika przydzielone jedynie trafieniem Światłonia, który jako jedyny w tym meczu zaliczył hat-trick. I pierwsza drużyna
pokonuje drużynę rezerw Enchy 9-4. I komplet wyników tej serii spotkań. Popalone styki ulegają Galactic Futsal 5-11, Nowy Ład wygrywa w arcyważnym spotkaniu 4-3 z Żarłaczami. Dream Team rewanżuje się nowogórskiemu klubowi sportowemu, wygrywając 6-1. Laga Bonito w kluczowym meczu lepsza od hat-tricka w stosunku 8-4. A rezerwy Enchy przegrywają z pierwszą drużyną Enchy 4-9. No i jak zawsze piątka kolejki, gramy bez bramkarza. Z debiutantów mamy Kaspra Korczaka z Galactic Futsala, z Huberta Bujasa z Nowego Ładu, Krzysztof Cholewicki w piątce kolejki znajduje się po raz drugi, a po raz czwarty w piątce kolejki widzimy zarówno Damiana Światłania z Enchy oraz Norberta Wandasza z Legii Bonito, który swoim genialnym występem przeciwko hat-trickowi zostaje wybrany graczem kolejki. I tabela ligowa. Prowadzą pauzujące w tej kolejce gracze Złotych Chłopaków, komplet punktów. 6 punktów mniej pozycja wicelidera Lagi Bonito, 24 punkty. Ledwie 1 punkt mniej ma Nowy Ład, który w tym momencie znajduje się na podium. A na czwarte miejsce spada ekipa Żarłaczy z 22 punktami. Ostatnie miejsce póki co w grupie mistrzowskiej zajmuje hat-trick z 20 oczkami. W grupie spadkowej na prowadzenie wysforowała się NH, 14 punktów. Na siódmym miejscu mamy Dream Team z 13 punktami, a na ósme spadł Nowochódzki Klub Sportowy, który ma punktów 12. Oczywiście Nowochódzki Klub Sportowy jest jedynym zespołem, ostatnim zespołem, który by się utrzymał, gdyby była dywizja C. Natomiast do dywizji C relegowane byłyby drużyny rezerw NH z 9 oczkami. Ponadto Galactic Futsal, który ma 6 punktów, oraz Popalonych Styków, które do tej pory cieszyły się z 1 punktu. A w tym tygodniu, bo nagrywam to 21 maja, tak naprawdę już po rozegraniu dwóch spotkań, które mamy tutaj wymienione, zobaczymy starcia Lagi Bonito za Mistrzostwo Złotych Chłopaki. Jeżeli Złote Chłopaki wygrają to spotkanie, zapewnią sobie awans i mistrzostwo Dywizji B, a Laga na pewno tutaj chciałaby być pierwszą drużyną, która utrze nosa Złotym Chłopakom i tym samym przybliży się do awansu. Potem Nowochódzki Klub Sportowy będzie podejmował Galactic Futsal. Nowochucianie bardzo by chcieli wrócić na pozycję lidera grupy spadkowej, a wygrana z Galaktykami będzie konieczna. Natomiast Galaktyki na pewno nie zamierzają przestać walczyć o to, by znaleźć się jednak w pierwszej ósemce. Z kolei w środę zobaczymy ultra ciekawie zapowiadające się spotkanie pomiędzy hat-trickiem a Nowym Ładem. Gracze hat-tricka tracą do Nowego Ładu 2 punkty, ale jeżeli to spotkanie przegrają, to wypadną z rywalizacji o awans. Potem rezerwy Enchy będą potykać się z Dream Teamem. Jeżeli rezerwy Enchy to spotkanie przegrają, to raczej stracą już szansę na to, by znaleźć się w pierwszej ósemce, a kolejkę zamknie mecz Popalonych Styków z pierwszą drużyną Enchy. I klasyfikacje indywidualne. W klasyfikacji strzelców mamy pojedynek Dariusza Janiszczana z Grzegorzem Szczepanem. W tej kolejce mieliśmy po jednym golu obydwu tych graczy, a w tym momencie Janiszyn Darek ma 34 gole, Grzesiek Szczepan 32. Na trzecim miejscu mamy Norberta Wandasza z 21 trafieniami. Czwarte miejsce to Dawid Gwóźdź z Enchy. Z kolei Kamil Mazur ze Złotych Chłopaków oraz Radosław Makuła z hat-tricka mają po 15 trafień. Paweł Konarski z Złotych Chłopaków, Mateusz Sikora z hat-tricka oraz Jan Klich z Agi Bonito mają po 14 goli. W klasyfikacji asystentów przewodzą bracia Janiszynowie, co nikogo na pewno nie dziwi. Kamil Janiszyn ma 22 asysty, Darek 16. Potem mamy trzech graczy z 13 asystami: Kacper Kasprzyka, Jakuba Czepca z hat-tricka oraz Mateusza Franczyka z Nowego Ładu. 11 asyst na swoim koncie ma Jan Klich z Legii Bonito, a 10 asyst ma Rafał Gnutek za Mistransport Złote Chłopaki. No i na koniec, jak zawsze, klasyfikacja kanadyjska. Liderem jest Dariusz Janiszyn z 50 punktami, wiceliderem Grzegorz Szczepan 40 punktów, a na dalszych pozycjach mamy już srogi ścisk. Kamil Janiszyn ma punktów 28, Norbert Wandasz 27, Kasper Kasprzyk 26, Jan Klich 25. Dopiero potem mamy większą przerwę, bo aż całych 2 punktów. Mateusz Sikora drugi ma punktów 23, Dawid Gwóźdź z kolei ma punktów 22. Niestety w tym tygodniu nie będziemy mieli dla Was transmisji, dlatego widzimy się tylko na hali i tylko w kolejnych magazynach. I dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Cześć!